Cześć moi drodzy, kolejny odcinek z serii FIFA Ultimate Team na kanale Ukombo. Po ostatnim meczu 0-0 lekki niedosyt ze strony zawodników Silesii Świony. Ja myślę, że tutaj trzeba by było zastosować jakiś trening, bo oni pewnie już są lekko tam zmachani. Może to im da wiary w siebie. Zobaczmy i kto tam był na szpicy, bo ja nie pamiętam, chyba Jackson Martinez, to trzeba to zmienić, bo Antoniusz Griezmann jest chyba w tym momencie w lepszej dyspozycji. I tak zrobimy. Antoniusz Griezmann zagra od pierwszej minuty. Tu zrobimy może jakąś taką rotację, chociaż nie, tutaj jest Barcelona. A tu Real, tak? Czyli byśmy mogli coś takiego zrobić. Tu będzie zgranie, tu będzie zgranie. No. O wiele lepiej. Myślę, że teraz jest ok. Dobra, skład, wytyczne dla piłkarzy, role zawodników. Tu akurat zróbmy automatyczny przydział, bo mam nadzieję, że to będzie najlepsze rozwiązanie i szukajmy oczywiście przeciwnika. Musimy wygrać kolejny mecz po to, żeby awansować do czwartej ligi. W tym momencie mamy 4 zwycięstwa, nie, 3 zwycięstwa, a 1 remis, czyli 9 punktów, tak jest. 10. 9, 10, 10, 10. Także miejmy nadzieję, że trafimy na ciekawego, godnego przeciwnika. Z Polski, Devils. Devils. Od 2010 FIFA Ultimate Team jestem, od 2014, z czego z przerwami cały skład z ligi angielskiej. Rooney, Coutinho. Valencia to jest chyba? Nie pamiętam tych chłopaków. Na bramce Czech. Ciekawie, ciekawie. No zobaczmy, zobaczmy. Chyba to jest stadion Anfield. Tak jest, Anfield. Zresztą jest napisane. Komplet musi być, a jakby inaczej, no. My jedziemy po zwycięstwo, my jedziemy po zwycięstwo. Po 3 punkty. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Zagrają w ustawieniu... Ach, teraz błędnie troszkę tą piłkę żeśmy zagrali. ...odpowiedzialnymi za utrzymywanie się przy piłce i jej szybki odwrót. No, teraz tutaj było ciasno. Trzeba wracać. Dempy. Teraz Rooney. Rooney. Na razie ostrożnie. Na razie, jak się to mówi, bada pole. Bada pole! I broni teraz Claudio Bravo, wybija to Pepe. W tym momencie mamy rzut z autu. Zaproszenie. A nie mogę przeczytać od kogo. Nie czekał, piłka w grze. Ach, jakby szybciej tam powstał, to by było na pewno lepiej. Broni Claudio Bravo! Świetnie, teraz powinna być kontra, teraz powinna być kontra. Iwan Rakitic. Iwan Rakitic, błędnie! Komu tyś to podał, gnoju? Świetnie, 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 świetnie. Konopienka zrobił to dziecinnie prosto. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Mata. Juan Mata. Udało mu się uwolnić spod opieki. No strasznie asekuracyjnie gra, boi się, jakby czeka na nasz ruch Iwan Rakitic. Świetnie, tutaj powinno być teraz uruchomienie. No niestety Toni Kroos źle rozegrał, zły pomysł. Świetnie, teraz Toni Kroos ładnie to zrobił. Tutaj powinno być wysunięcie do Messiego. Messi, 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 Messi. Tu był faul przecież. Według mnie był faulowany Lionel Messi. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Świetnie, Kepler Pepe to jest zawodnik światowej klasy. Ależ pięknie to zrobił Jordi Alba, obiegając. Jordi Alba, Jordi Alba, Jordi Alba! I Lionel Messi tego nie sięgnął. To był chyba Messi. Messi, konopienka. Świetnie to zrobił teraz
Rakitic, Arda Turan też fatalnie. No i teraz ale trzeba wrócić do Rooneya, no Diego Godin. Rooney, ale Rooney tylko przeszczepił włosy, poszedł po piłkę i po prostu znowu jest dupną gwiazdą. Zarabia więcej niż papież. On będzie podawać, załóżcie się. Kurwa, wlazł z tą piłką. Nie trafił! Co za idiota! Murzyn, kurwa, z orzełkiem. No to żeś teraz zrobił. Świetnie. No i nie wiem, czy tam nie było faulu. No, no i to jest liga angielska, ja wiem, no ale bez przesady, nie? Kto faulował? Ja faulowałem? Toś ty chyba oczu nie umył. Uśmiechnął się bramkarz, no bo piłka trafiła wprost w niego. Boże, gdzieś ty to podał! Jest! Znakomicie! Moja wina, ewidentnie moja wina. Po co ja tą piłkę w ogóle tego podawałem? No, ja nie wiem. Co to było w ogóle? Podanie, ten przyjęcie, ten strzał z pierwszej, bo bramkarz nie zdążył wrócić jeszcze w ogóle. Nie, tragedia. No pooglądaj. Tu jest Messi, przecież Messi jest jednym z lepszych zawodników na świecie. Także miejmy nadzieję, że po prostu się tu gdzieś odhaczy, spróbuje powalczyć. Na razie bardzo, bardzo mądrze gra. Gra bardzo technicznie, nie gra na siłę. No ale teraz Arda Turan musi zrobić kawał dużej roboty, żeby tą stroną się przedrzeć tam na boisko. Arda Turan, mocne dośrodkowanie, ale w ogóle piłka wyleciała poza galaktykę i... Nie oglądajmy. Po prostu tam mu, no siadło mu, no miał lepsze buty dzisiaj, no założył buty z Tesco, no i... Świetnie, no ale grajcie, no wychodźcie coś teraz, no wysunięcie do Messiego, no i spalony, tak, no jasne, no bo co innego mogło być, no w Anglii przecież spalony to jest najpopularniejsze słowo w ogóle na ziemi. Niestety tym razem ucieczka z piłką nie powiodła się. Ale czemu wyście do tej piłki nie poszli, no? Mata, z maty był chujowy. Rakitic, świetnie teraz uwolnił Lionela Messiego. Lionel Messi, coś ty zrobił? Lionel Messi! Griezmann! Jeszcze Messi! Bożeż ty mój, włączyłem jakieś opcje magiczne, nawet nie wiedziałem, że tu są takie opcje w tej grze. Ivan Rakitic. Pff, to był strzał? Jeżeli to był strzał, mój drogi, to ty powinieneś pracować, nie wiem. Rakitic. Uwaga, zacentrował w pole karne. Za mocno. Za mocno. Między słupkami drużyna może być spokojna. Świetnie. Dawaj go, kurwa. Znakomicie ze skrzydła. I przejmuje piłkę bez faulu. Kroos. Świetnie, Toni Kroos. Plisi. Ale jeszcze lepiej. Lionel Messi. Ależ piękna teraz piłka do Griezmana. Antonio Griezmann! I będziemy mieli rzut rożny. No nie ma źle, no przegrywamy 1-0, no zdarza się nawet najlepszym, tak? Prosto w bramkarza, Antonio... Nie, to był Konopienka akurat. No teraz Konopienka musi wrócić, trzeba wracać, ale koniec na szczęście pierwszej połowy, no to jest ciężki mecz wyjazdowy Silesii Świony. Bardzo ciężki. Co prawda jest już jakiś efekt, są strzały na bramkę, nie jak w poprzednim meczu było 0-0, to teraz po prostu Silesia jakby zamknięta, bez pomysłu. No ta piłka gdzieś tam krąży obok bramki Petra Czecha, ale jednak nie umie jakoś wpaść. Świetnie Messi to zrobił teraz bardzo ładnie. No tu nie wiem, czy faulu nie było, no, wydaje mi się, że był faul. Czy skończy się tylko na słownym upomnieniu.
No, zajebiście, no nie potrafimy nawet podać piłki z własnego boiska, ale świetnie teraz to zrobił. Wysunięcie do Lionela Messiego. Lionel Messi do Griezmana, ale niestety Messi też pudłuje. Ściekle atakowane, ale proszę, jaką on ma technikę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Jest okazja. Ależ teraz to obronił Petr Čech, a strzelał chyba Toni Kroos. Tak jest, Toni Kroos. Toni Kroos pokazał, że też potrafi uderzyć. Ależ bramko! Kolopienka! Mamy remis. Świetnie, świetnie. Wracamy do gry 1-1 i Silesia Świony próbuje teraz odżyć. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadku. Robi się niebezpiecznie. Ach, powstrzymał. Powstrzymał do końca. Odzyskali piłkę w środku pola. A i niepotrzebnie teraz wysuwał to Lionel Messi. Mógł próbować tam coś zagrać, próbować coś tam, ależ teraz ofiarnie Ivan Rakitic. Nie wiem, czy tam nie było zagranie ręką albo coś w tym stylu. Ivan Rakitic świetnie wchodzi z piłką. Ivan Rakitic! Rakitic dośrodkowanie! Ale niestety nie było nikogo, kto by mógł tam z tą piłką zrobić bramkę. Świetnie teraz to zrobił! Niemal strzał! Toni Kroos i 2-1! To jest postać kluczowa! No i zagrał na nerwach teraz gospodarzom. Fenomenalne przejęcie, wysunięcie, Toni Kroos przeskakuje przeciwnika i w prawy bok bramki. Mamy 2-1, Silesia Świony wraca na salony. Myślę, że trzeba tu powoli myśleć o zmianie. No, trzeba uważać na Filipe Coutinho na pewno. To jest zawodnik, na którego trzeba uważać. No nie można tego zostawić. Świetnie teraz to zrobił. Konopienka. Lionel Messi. Messi nie zdążył zagrać tego do Antonio Griezmana. No trzeba teraz popracować. Trzeba wrócić. Pomóc w obronie. No i znowu drugi raz taka sama bramka jak Coutinho. Nie wiem, co ten bramkarz chciał zrobić. No oczywiście to jest bryszczaty, pryszczaty, ryży i z przeszczepem włosów. Trafił do bramki. Mamy 2-2. Ja myślę, że trzeba teraz wykorzystać ten czas i zrobić zmiany. Mamy troszkę czasu jeszcze. To jest przecież 25 minut dobrej, solidnej gry. Rakitic zmęczony, Toni Kroos zmęczony. No, no ciężko powiedzieć mi, kogo można by było tutaj ściągnąć. No nie, no to niego Kroosa ściągnijmy. Niech Isco próbuje teraz coś pociągnąć z tą drużyną. No jest bardzo ładny mecz, bym powiedział. Bardzo ładnie tutaj piłkarze działają. No tu możemy mieć kandydata do zawodnika mecz. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Saul, on jest piekielnie szybki. Saul przeszedł wszystkich i broni Czech, ale przecież Messi, co on mógł tam zrobić? Messi, wysunięcie. Świetnie teraz powinien to wysunąć Saul. Niestety brak piłki. Trzeba wracać. Trzeba wracać. No i teraz powinno być podanie. Martial fatalnie. Martial fatalnie. Claudio Bravo daleko. Tam jest Saul, ale niestety... Ależ ten Robben mokrzywo noga. Nie dość, że jest tak paskudny, to jeszcze nogę mokrzywą. Świetnie teraz tutaj Dani Alves. Dani Alves, on potrafi popracować. Dani Alves, wysunięcie do Saul. Nie zdąży do tej piłki prosto w Petra Čecha. Ale właśnie o to chodzi. My mamy teraz przewagę tutaj prędkości, chociaż teraz Harry Kane. Świetnie, Diego Godin nie dał się ograć
Chociaż teraz z błędem. Ivan Rakitic. Szykuje się do dośrodkowania. Ależ piłka do Sału. Sału, on jest piekielnie szybki. Sału, on powinien teraz tu pobiegać. Sału, Sału, Sału! I broni Petr Čech. Czemu ja faulowałem? Co ty, kobieto, powiedziałaś teraz? W lokatych, brzydkich, brudnych włosach. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekaj. Oj, trzeba gonić, teraz tam była dziura, ale spokojnie, tu jest Claudio Bravo, tak jest. Duże brawa za tę interwencję. Błąd, błąd, straszliwy błąd! Świetna piłka, teraz piłka powinna być do Lionela Messiego, ale niestety świetnie gra przeciwnik. Czuje Messiego na każdym kroku. No tu był spalony przecież, tak jest. Ja myślę, że trzeba tamtą drugą stronę uruchomić. Mocna piłka, teraz świetnie tam wystartował Sału, ale niestety będzie tylko aut. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Jest bardzo dobrze Silesia Świony tutaj teraz włączyło się do gry, oni próbują coś rozegrać, próbują popracować nad tym atakiem. Dempi. Świetnie to zrobił teraz Diego Godin, ale Isco, no już troszkę błędnie, chociaż teraz świetnie Isco. Isco, bardzo dobrze. Isco do Lionela Messiego. Messi nie wywalczy nawet autu. Jeden z słabszych meczy tego zawodnika dzisiaj. No i na aut wybija Diego Godin, już zmęczony. Można mu to wybaczyć. Jeszcze raz na aut Dani Alves. Świetnie, Dani Alves. No to mu teraz wyszło. Dani Alves musi popracować. Nie wiem, czy nie był faulowany. No niestety nie. A i Messi był blisko! Świetnie teraz to zrobił! Diego Godin, niestety. Spalony! Messi na spalonym! Tak jest, Messi na spalonym. Koniec! 2-2! Kolejny remis Silesii Świony, póki co bez porażki. Myślę, że mecz bardzo ciekawy. Myślę, że mecz bardzo Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to łapy w górę. I oczywiście subskrypcje mile widziane i wpadajcie na Facebooka, tam dużo ciekawych informacji, konkursów, to wszystko dla Was przygotował Combo, czyli ja. Teraz się z Wami żegnam, trzymajcie się bardzo cieplutko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.